Nieznajoma stała twarzą do okna, spoglądając w stronę ogrodu. Piękna posiadłość. Rzuciła jakby od niechcenia, słysząc jego kroki, a kiedy zbliżył się do niej, energicznie odwróciła się w jego stronę. Pokłonił się nisko i nonszalancko ucałował jej dłoń przez atłasową rękawiczkę. Podała mu ją z niezwykłym urokiem, ale też ze świadomością własnej pozycji. Podniósł głowę. Ich spojrzenia się spotkały. Widział, że dama jest świadoma swojej mocy i wrażenia, jakie wywołuje na innych. W jej lodowatych, szafirowych oczach była duma i pewność siebie. Służba i moi rycerze czekają na zewnątrz, byśmy mogli swobodnie porozmawiać. Teraz zdał sobie sprawę, że przestał być panem na własnych włościach, ale zamiast złości odczuwał rosnącą ciekawość. Ta kobieta już w czasie tych kilku sekund zaczęła go fascynować. Przepych ubrania wskazywał na wysokie pochodzenie. Kolia z rubinów oprawionych szczerym złotem, na odważnym dekolcie sukni oprzetym jedwabiem, sobolowy płaszcz podbity bordowym adamaszkiem i każdy szczegół jej stroju był bogatszy niż u samej królowej. Pani, czemu zawdzięczam twoją wizytę? Zapytał ponownie. Nieznajoma zdawała się bawić jego ciekawością. Uśmiechnęła się zagadkowo i z urokiem opadła na fotel tuż obok. Usiądź, kapitanie. Dodała, jakby to ona była gospodarzem, a on tylko gościem. Mężczyzna z uśmiechem niedowierzania potrząsnął głową, co nie umknęło jej uwadze. Zajął miejsce naprzeciwko. Musiała przyznać, że urok młodzieńca przekroczył jej najśmielsze oczekiwania. Znała go tylko z opowiadań, jednak rzeczywistość zapowiadała się o niebo lepiej. Westchnęła z zadowoleniem, po czym postanowiła rozpocząć rozmowę. Znalezienie twojej kryjówki, hrabią, kosztowało mnie sporo czasu i zachodu. Potrzebuję młodego, doświadczonego dowódcy i oddanej ochrony osobistej. Dodała z lekkim wahaniem w głosie, przyjmując uroczy i tajemniczy wyraz twarzy. Nie jestem pewien, pani, czy to dobry pomysł składać mi tak kuszącą propozycję. Jestem przekonana, czego chcę i nigdy się nie mylę. W jej oczach było coś magicznego. Miał wrażenie, że cała ta rozmowa to tylko formalność, że od początku miała go w swoich sidłach. Proponuję wynagrodzenie 10-krotnie wyższe od tego, jakie miałeś w Sarons, oraz własną posiadłość na moich ziemiach, w użytkowanie dożywotnie, wraz z całym zyskiem, który przynosi z winnic, pól, lasów i kopalni srebra. Raz w miesiącu 7 dni wolnych na własne przyjemności. To spory majątek. Czyż masz pani aż takich wrogów? Zapytał z lekkim niedowierzaniem. W odpowiedzi dama tylko uśmiechnęła się zagadkowo, wstając z fotela, dodała. Jeśli się zgadzasz, kapitanie, to twoja służba zaczyna się od zaraz.